Przy tworzeniu materiału opierałem się na tym icebergu autorstwa Hopelessness, ale skupiłem się tylko na temacie seryjnych morderców. Mariusz Trynkiewicz. Urodzony w 1962 roku w Piotrkowie Trybunalskim, Mariusz był jedynakiem, przez co był bardzo rozpieszczany przez swoich rodziców. Od zawsze bardzo chciał mieć młodszego brata, ale lekarze odradzali jego rodzicom planowanie kolejnych dzieci. Chęć posiadania brata, jak sam mówił, przerodziła się później w jego zainteresowanie dziećmi. W szkole raczej nie miał żadnych znajomych, a rówieśnicy wyzywali go od grubasów, co pewnie nie wpływało zbyt dobrze na jego stan psychiczny. Na studiach było podobnie. Ludzie uważali go za odludka, chociaż udało mu się stworzyć związek z dziewczyną i nawet planowali ślub, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Ostatnie 2 lata studiów Trynkiewicz kończy w trybie zaocznym i w tym samym czasie pracuje już w szkole podstawowej. W 1986 roku jego uczeń odwiedza go w mieszkaniu i spędzają razem noc, chociaż jak Trynkiewicz się zarzeka, spali w osobnych łóżkach. Jak sam później mówił, traktował go jak brata, którego zawsze chciał mieć. W tym samym roku Mariuszowi nie udaje się obronić magisterki i dostaje wezwanie do wojska, gdzie bardzo nie chciał iść. Wtedy po raz pierwszy zaczynają się w jego głowie pojawiać myśli samobójcze. W 1987 roku trafia do wojska, w którym jest szykanowany i często wychodzi na przepustki. Podczas jednej z takich przepustek porywa i wykorzystuje małego chłopca, za co sąd wojskowy skazuje go na tylko rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Trynkiewicz jednak nie boi się więzienia i w tym samym roku dopełnia się podobnego przestępstwa, za co otrzymał kolejne 1,5 roku i odwieszenie poprzedniej kary. Po miesiącu odbywania kary otrzymał 4-miesięczną przerwę w celu opieki nad chorą matką. Podczas przepustki zwabił do swojego mieszkania 13-letniego chłopaka, którego molestował, a następnie udusił, a jego ciało zgpał w lesie, ale nie został złapany. 3 tygodnie później do swojego mieszkania zwabia kolejnych 3 chłopców i morduje ich nożem. Ciała ofiar leżały w mieszkaniu kilka dni, po czym wywiózł je do lasu i spalił. Ich zwłoki zostały znalezione przez grzybiarza. Po krótkim śledztwie Trynkiewicz zostaje zatrzymany, a w jego mieszkaniu milicjanci znajdują ślady krwi oraz zegarek jednej z ofiar. Trynkiewicz przyznaje się do zarzucanych mu czynów i jest skazany na 4 kary śmierci, po 1 za każde morderstwo. W wyniku amnestii z 1989 jego wyrok zostaje zamieniony na 25 lat pozbawienia wolności. Osatanie z Piotrkowa, bo tak nazywała go prasa, zrobiło się ponownie głośno w listopadzie 2013, gdy zbliżał się koniec jego wyroku. Oburzenie społeczne doprowadziło do powstania specjalnej, dosyć kontrowersyjnej zresztą, ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie, nazwanej potocznie ustawą o bestiach, która za zadanie ma prowadzenie nadzoru prewencyjnego lub terapii dla takich osób jak Trynkiewicz w zamkniętym ośrodku w Gostyninie. Zakład karny Trynkiewicz opuścił w lutym 2014 roku, ale długo nie cieszył się wolnością, gdyż już na początku marca sąd uznał go za osobę stwarzającą zagrożenie i nakazał jego izolację w ośrodku w Gostyninie. W trakcie pobytu tam nie było jednak widać poprawy jego zachowania i w kolejnych latach został on jeszcze 2 razy skazany za posiadanie dziecięcej pornografii. Co ciekawe, podobnie jak inni seryjni mordercy, miał on swoje fanki, od których otrzymywał w więzieniu listy, a w 2015 podczas pobytu w ośrodku w Gostyninie wziął ślub, o czym można poczytać w książce Justyny Kopińskiej Polska odwraca oczy. Ted Kaczyński. Pierwszy i nie jedyny na tej liście seryjny morderca z polskimi korzeniami. Theodore John Kaczyński, bo tak właściwie się nazywał, urodził się w 1942 roku w Chicago. Od najmłodszych lat przejawiał ponadprzeciętny ilość inteligencji, przez co przeskoczył klasę, co jak sam później wspominał, miało ogromny wpływ na jego osobowość. Wcześniej uważał się za dosyć lubianą osobę wśród rówieśników, ale po zmianie klasy czuł, że nie pasuje do innych i był gnębiony za bycie młodszym od reszty. Później Ted jeszcze raz przeskoczył 1 klasę, przez co skończył szkołę średnią w wieku 15 lat i jako 16-latek poszedł na Harvard. W trakcie studiów Kaczyński wziął udział w eksperymencie, który według jego prawnika miał duży udział w kształtowaniu jego późniejszych poglądów. Prowadzący eksperyment powiedział jego uczestnikom, że będą debatować nad swoją filozofią życiową z innymi studentami, więc mieli przygotować eseje na ten temat. Później anonimowa osoba brała te eseje i na ich podstawie atakowała i upokarzała autora takiego eseju w jak najbardziej możliwie drastyczny sposób. Podłączone do studenta elektrody monitorowały jego reakcje na te ataki, a wszystkie przejawy gniewu były nagrywane i później w zapętleniu odtwarzane studentowi poddanemu badaniu. Eksperyment ten trwał przez 3 lata, podczas których tydzień w tydzień ktoś wyzywał i poniżał Kaczyńskiego. Jako wynik tego eksperymentu, Ted miał wykształcić ogromną niechęć wobec technik kontroli umysłu,
chociaż sam nigdy się do tego nie przyznał. Mimo tego, później w trakcie rozprawy będzie z wielką niechęcią opowiadać o tym eksperymencie. Po ukończeniu studiów i zrobieniu doktoratu w 1962, Kaczyński rozpoczyna pracę na Uniwersytecie w Michigan. Podczas pracy tam w 1966 przez parę tygodni miał on silne fantazje seksualne, w których był on kobietą, co spowodowało podjęcie przez niego decyzji o dokonaniu tranzycji. Mimo tego później zmienił swoje zdanie, gdy poczuł obrzydzenie do siebie i jego seksualnych fantazji. Czując upokorzenie, wytworzyła się w nim chęć do zabicia ludzi, których nienawidził, co jak sam później przyzna, uważał za punkt zwrotny w jego życiu. Przez cały okres pracy na uniwersytecie był postrzegany jako osoba silnie unikająca kontaktów z innymi i był raczej nielubiany przez studentów. W czerwcu 1969 Kaczyński nagle rezygnuje z pracy na uniwersytecie i przeprowadza się do domu rodziców. Po dwóch latach wyprowadza się do własnoręcznie zbudowanej chatki w lesie w okolicach małego miasteczka Lincoln w stanie Montana. Jego celem było prowadzenie życia, w którym jest on samowystarczalny. Żył bez elektryczności czy kanalizacji oraz wydawał niewiele pieniędzy, które zdobywał łapiąc się różnych prac w okolicy, chociaż głównie utrzymywali go rodzice i brat wysyłający mu pieniądze. Ted starał się żyć w zgodzie z naturą, więc kiedy na terenie lasu, w którym mieszkał, działy się jakieś prace budowlane, ten je sabotował poprzez podpalenia czy zastawiając różne pułapki. W tamtym okresie też zaczęły powstawać pierwsze szkice jego manifestu, o którym później. W 1978 Ted przeprowadza się do Chicago, by pracować w fabryce swojego brata. Wtedy to też wysyła pocztą swoją pierwszą bombę zaadresowaną do profesora z Northwestern University, która nie trafia do swojego adresata, a zamiast tego wybucha w rękach policjanta, który miał sprawdzić zawartość podejrzanej przesyłki, powodując u niego niewielkie urazy. Zwolniony z pracy za stworzenie seksistowskich wierszy na temat jego przełożonej, Ted wraca do swojej chatki w Lincoln. Niemal rok po pierwszej próbie zamachu, Ted ponownie wysyła bombę w to samo miejsce. Tym razem pod postacią paczki papierosów, którą otwiera jeden ze studentów, ale ponownie skończyło się to tylko na niewielkich urazach. Prawdopodobnie z nienawiści do samolotów latających nad jego chatką i zagłuszających mu słuchanie natury, Ted jeszcze w tym samym roku wysyła paczkę, która ma wybuchnąć w trakcie lotu jednego z samolotów. Jednak z powodu złej konstrukcji bomba nigdy nie wybucha, ale podpala kilka walizek i zmusza pilotów do awaryjnego lądowania. Wtedy też FBI zaczyna łączyć ze sobą sprawy ataków bombowych na uniwersytet, jak i ataku na samolot i powstaje specjalna jednostka, która ma za zadanie złapać Kaczyńskiego. Oddział ten będzie nazywać się UNABOM, skrót od nazwy University and Airlines Bomber, a Kaczyński będzie od tego momentu nazywany UNABOMBERem. Przez parę lat Kaczyński wyśle 7 kolejnych bomb na różne uniwersytety w kraju i siedziby Boeinga, które albo będą ranić niewinnych ludzi, albo zostaną rozbrojone przez zespół saperów. Natomiast nie dojdzie do żadnych ofiar śmiertelnych. Pierwsza śmierć z ręki Teda Kaczyńskiego miała miejsce w grudniu 1985, kiedy to pojechał on do Sacramento w Kalifornii i osobiście podłożył bombę ukrytą w kawałku drewna obok samochodu właściciela sklepu z komputerami. Gdy ten chciał wejść do swojego samochodu, kopnął bombę, żeby ją odsunąć, a ta eksplodowała, zabijając go. Była to pierwsza ofiara śmiertelna Teda, ale też pierwszy i jedyny raz, kiedy ktoś zobaczył UNABOMBERa w akcji. Dwójka pracowników sklepu widziała Kaczyńskiego przez szybę i z ich relacji powstał dosyć popularny portret pamięciowy. Powstanie tego portretu zniechęciło Kaczyńskiego do działania przez kolejne 6 lat. W 1993 UNABOMBER dokonał 2 ataków raniących dotkliwie pracowników uniwersytetów, ale nie powodując śmiertelnych obrażeń. Przedostatni atak Kaczyńskiego miał miejsce w grudniu 1994, kiedy to jego bomba śmiertelnie raniła prezesa firmy, która według UNABOMBERa pomagała firmie Exxon w poprawie wizerunku po spowodowanej przez nich katastrofie środowiskowej. Ostatni atak Teda miał miejsce w kwietniu 1995, kiedy to Gilbert Murray, lobbysta przemysłu drzewnego, został wysadzony przez bombę ukrytą w paczce. Po 16 atakach, 23 rannych i 3 ofiarach śmiertelnych, Ted zauważył, że jego działania nie przynoszą żadnego skutku. Wtedy też wysłał on list do kilku gazet, w którym napisał o zaprzestaniu działań terrorystycznych, jeśli któraś z popularnych gazet opublikuje jego manifest pod tytułem Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość. W manifestie tym Kaczyński opisuje, jak według niego technologia miała niszczący wpływ na społeczeństwo, pozbawiając człowieka wolności i powodując problemy psychiczne. UNABOMBER argumentował, że większość ludzi poświęca swój czas na robienie rzeczy, które nie gwarantują spełnienia, a są jedynie sztucznymi celami wytworzonymi na potrzeby społeczeństwa. Według Teda dalszy rozwój technologiczny spowodowałby tylko stworzenie nowych opresyjnych form kontroli nad ludźmi. Kaczyński twierdził jednak, że postęp technologiczny można zatrzymać.
Wzywał on ludzi w swoim manifestie do rewolucji i powrotu do życia w zgodzie z naturą, tak jak zrobił to on sam. Chociaż jak wszyscy wiemy, Kaczyński nigdy nie stał się w pełni samowystarczalny i niezależny i musiał polegać na wsparciu od swoich rodziców. Pomimo tego, że tak silne nastawienie na ekologię jest głównie utożsamane z lewicową częścią społeczeństwa, Kaczyński dużą część eseju poświęca na krytykę środowisk lewicowych, które uważał za główną przeszkodę na drodze rewolucji. W dalszej części manifestu krytykował on również konserwatystów, prawicowców, jak i faszystów. Agenci FBI prowadzący śledztwo po długiej debacie zgodzili się na opublikowanie manifestu w gazecie The Washington Post, z nadzieją, że ktoś rozpozna autora manifestu w piśmie bądź jego poglądach. W konsekwencji publikacji manifestu pojawią się zwolennicy poglądów Teda Kaczyńskiego, ale o tym, jak i o głębszej analizie poglądów Teda, może w innym materiale. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli, więc dajcie znać w komentarzach. Wiemy już, co Kaczyński zrobił, ale czy przez te wszystkie lata nikt nie próbował go powstrzymać? Jak już wcześniej wspomniałem, w szeregach FBI powstała jednostka o nazwie Unabom, której zadaniem było schwytanie terrorysty. Jednostka w szczytowym momencie liczyła ponad 150 osób. Mimo tego, większość czasu praca agentów szła na marne, gdyż ciężko było namierzyć osobę, która tworzyła bomby ze szczątków materiałów dostępnych w zasadzie wszędzie, a ataki miały miejsce w różnych miejscach w kraju. Na początku lat 80. agenci FBI stworzyli portret psychologiczny terrorysty. Uważali, że to osoba z ponadprzeciętną inteligencją, z wykształceniem w kierunku nauk ścisłych, poglądach neoludystycznych, o czym, jak wspomniałem, być może w osobnym materiale. W zasadzie specjalnie się nie pomylili, chociaż odwrócili ten portret w 83. Później powstała kolejna teoria, jakoby Kaczyński był mechanikiem jednej z linii lotniczych. Wysnuli ten wniosek na podstawie śladów znalezionych przy bombach, ale nie wiedzieli, że Ted specjalnie umieszczał tam tropy, które miały ich zmylić. W pewnym momencie zespół Unabom oferował $1 000 000 dla osoby, która przekaże informacje umożliwiające zidentyfikowanie i schwytanie przestępcy. Agenci nie wiedzieli w zasadzie, kogo szukają do momentu opublikowania manifestu Teda, kiedy to dostali tysiące telefonów od obywateli, którzy mieli podejrzenia co do tożsamości mordercy. Mimo tego, żaden ze śladów nie doprowadził FBI do Teda Kaczyńskiego, gdyby nie jego brat David. Po publikacji manifestu Jona Bombera, David przeczytał go i rozpoznał w nim poglądy swojego brata. Mimo tego nie był pewny, albo raczej nie chciał być pewny, że to jest on, więc zaczął przeglądać stare listy, które otrzymywał do brata. Znalazł tam listy z lat 70., które Ted pisał do gazet, żeby zaprotestować przed nadużywaniem technologii i znalazł tam frazy podobne do tych użytych w manifestie. David zatrudnił prywatną detektyw, która miała śledzić działania Teda. Następnie zatrudnił on prawnika, który uporządkował dowody zebrane przez zatrudnioną detektyw i miał je przekazać FBI. Na początku 96 FBI otrzymało esej Kaczyńskiego 71 roku do porównania z manifestem terrorysty. Profiler FBI rozpoznał podobieństwa w obu pracach przy użyciu analizy lingwistycznej i stwierdził, że autor eseju z dużą dozą prawdopodobieństwa jest również autorem manifestu. Na podstawie tego sąd wydał nakaz przeszukania chatki Kaczyńskiego i ten został aresztowany 3 kwietnia 1996, blisko 20 lat po pierwszym ataku. W chatce agenci znaleźli materiały używane do konstrukcji bomb, 40 tysięcy stron ręcznie pisanego pamiętnika, w którym Ted opisywał również próby konstruowania bomb i swoje przestępstwa. Znaleźli również oryginalny manuskrypt manifestu. W trakcie procesu prawnicy Kaczyńskiego próbowali udowodnić, że ten był niepoczytalny, żeby Ted uniknął kary śmierci. Jednak sam odrzucił ten plan. W trakcie procesu Kaczyński próbował popełnić samobójstwo, jednak bezskutecznie. Kaczyński przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i został skazany na dożywocie bez możliwości odwołania się od wyroku. Wiele z zapisków Kaczyńskiego można było kupić na aukcji, a on sam wydał jeszcze 2 książki. 10 kwietnia 2023 roku Ted został znaleziony martwy w swojej celi. Za przyczynę jego śmierci podano samobójstwo. Richard Kukliński. Drugi seryjny morderca z polskimi korzeniami to Richard Leonard Kukliński, znany również jako Iceman. Urodzony w New Jersey w Stanach Zjednoczonych w 1935 roku, Richard był gangsterem polskiego i irlandzkiego pochodzenia. Jak sam się zarzekał, na przestrzeni 30 lat zabił ponad 200 osób, chociaż nie ma na to dowodów. Zacznijmy więc od początku.
Iceman wychowywał się w patologicznej rodzinie. Jego ojciec był alkoholikiem i znęcał się nad nim oraz jego braćmi i matką. Jak Richard miał 5 lat, jego starszy, 7-letni brat został pobity przez ojca tak dotkliwie, że zmarł. Państwo Kukliński zataili prawdziwą przyczynę śmierci dziecka przed policją i powiedzieli, że ten spadł ze schodów. Jak to bywa w takich rodzinach, nie tylko ojciec znęcał się nad dziećmi, ale robiła to też matka, dotkliwie bijąc ich przedmiotami znalezionymi w domu. Pomimo problemów w domu, rodzina stwarzała pozory silnie religijnej, a sam Richard nawet był ministrantem. Jako dorosły już człowiek, ożenił się 2 razy i spłodził 5 dzieci. Druga żona Richarda mówiła o nim, że był ciężko pracującym człowiekiem, kochającym ojcem i mężem. Pomimo tego, czasami zamieniał się w potwora. Bił swoją żonę i niszczył meble. 3 razy łamał jej nos, raz próbował potrącić ją samochodem i doprowadził do 2 poronień. Podobno nigdy nie bił swoich dzieci, ale manipulował nimi emocjonalnie. Pewnego razu Richard zabił swojego psa, żeby ukarać swoją żonę za przyjście późno do domu. Był okropnie zazdrosny. Kiedy jego żona wyraziła chęć spotykania się z innymi ludźmi, ten wbił jej myśliwski nóż w plecy i zagroził, że jeśli będzie chciała go zostawić, to zabije ją. Do tej pory przedstawiłem wam historię dosyć dysfunkcyjnego człowieka, ale gdzie te morderstwa i gangi, o których wspominałem na początku? Otóż przedstawiłem wam, jak postrzegała go jego rodzina i sąsiedzi, którzy nie wiedzieli o prawdziwym źródle zarobków Richarda. Już jako dzieciak Richard hodował w sobie sadystyczne skłonności. Zaczynał od zwierząt. Potrafił je palić w piecu czy przywiązywać do pociągów. Zwierzęta jednak na długo mu nie starczały i już w wieku 14 lat dokonał swojego pierwszego morderstwa. Zaatakował wtedy lidera grupki, która się nad nim znęcała w szkole z powodu jego polskiego pochodzenia. Zmasakrował mu twarz kijem bejsbolowym, odciął palce, a ciało wrzucił do jeziora. Reszta grupy również została pobita, ale udało im się ujść z życiem. Było to pierwsze morderstwo w życiu Richarda, które doprowadziło do szeregu innych przestępstw. Przez następne 15 lat miał dokonać około 50 morderstw, głównie zabijając bezdomnych, alkoholików czy narkomanów. Albo po prostu ludzi, którzy krzywo na niego spojrzeli, bez żadnego motywu. Był całkiem dobry w ukrywaniu swoich ofiar. Ciała ćwiartował i ukrywał, szczątkami ciar karmił zwierzęta, albo wrzucał je do zimnej studni. Gdy policja zaprzestawała poszukiwań, ten wydobywał ciała i wrzucał je do lasu. Pod wpływem niskiej temperatury zwłoki były dosyć dobrze zakonserwowane. Często zawierały w sobie lód, stąd wziął się jego pseudonim Iceman. Do tej pory zabijał głównie dla siebie, dla pieniędzy czy dla przyjemności. W latach 60. Iceman zaczął współpracę z gangsterskimi rodzinami, dla których zabijał za pieniądze. Jego charakterystycznym sposobem zabijania było zawlekanie ofiary do jaskini, w której żyły szczury. Ofiara była związana tak, żeby nie mogła uciec, a o jej losie decydowały gryzonie, które powoli pożerały taką osobę. W tym samym czasie Richard zaczął również kupować filmy oraz materiały pornograficzne i sprzedawać nielegalnie wykonane kopie. Poza tym rozprowadzał narkotyki i przewodził grupie włamywaczy. Pierwsze potwierdzone przez policję morderstwo miało miejsce w 80 roku. Kukliński zamordował wtedy 42-letniego mężczyznę, który chciał zakupić materiały sprzedawane przez Richarda. Ofiara przy sobie miała mieć $27,000, co zainteresowało Icemana, który postanowił zamordować swojego niedoszłego klienta, po wszystkim ćwiartując jego ciało i wrzucając je do beczki. Był to pierwszy trop w śledztwie, które doprowadziło do schwytania Richarda, bowiem brat ofiary zeznał, że ten miał spotkanie biznesowe z Kuklińskim w dniu swojej śmierci. W podobny sposób dokonał kolejnego morderstwa w 1982 roku. W tym samym roku też policja zaczęła obserwować grupę włamywaczy, której przewoził Iceman. W obawie, że jego towarzysze zaczną sypać, zamordował 2 z nich. Jego ostatnie morderstwo przebiegło podobnie jak to z 80 roku. Jego ofiara umówiła się na spotkanie biznesowe z Richardem i miała przy sobie duże ilości gotówki. Podobnie jak w przypadku wcześniejszego morderstwa, rodzina ofiary zeznała, że ten był umówiony na spotkanie z Kuklińskim. Na trop Kuklińskiego jako pierwszy wpadł Pat Kane, policjant z biura w New Jersey, który zainteresował się sprawą grupy włamywaczy. Kane zaczął zbierać dowody na działalność przestępczą Richarda i w końcu połączył 5 wymienionych wcześniej morderstw z Kuklińskim na podstawie zeznań bliskich ofiar. Wtedy też powstała cała grupa operacyjna pod nazwą Operacja Iceman, która miała aresztować Richarda. Jeden z agentów biura pracował pod przykrywką przez ponad 1,5 roku, próbując zbliżyć się do Icemana. W końcu w grudniu 1986 udało się zaaranżować spotkanie między agentem a Richardem. Richard miał dostać zlecenie morderstwa, oczywiście wszystko było ustawione, a rozmowa została nagrana.
Jeszcze tego samego dnia Richard został zatrzymany i postawiono mu zarzuty 5 morderstw i 6 przypadków posiadania broni, jednej próby morderstwa, włamania i próby włamania. W trakcie procesu byli współpracownicy Richarda zeznawali przeciwko niemu. W marcu 1988 Iceman został skazany na minimum 60 lat więzienia za dokonanie 2 z 5 zarzucanych mu morderstw. Później Richard przyznał się do reszty morderstw. Okej, więc daje nam to 5 morderstw, ale gdzie pozostałe 195, o których wspominałem wcześniej? Morderstwa, o których opowiadał Richard, zostały uznane przez policję za wytwory jego wyobraźni. Jeden z członków grupy, która zajmowała się jego sprawą, powiedział, że sprawdził każdy case morderstwa, o którym mówił Richard, i ani jeden nie okazał się być prawdą. Agenci oszacowali, że ten być może zabił góra 15 osób przez całe swoje życie. Nawet ten słynny sposób Kuklińskiego na wrzucanie swoich ofiar na pożarcie szczurom okazał się być nieprawdą, gdyż w jaskiniach, w których miał to robić, nie znaleziono żadnych szczątek ciał, a same szczury mieszkające tam według eksperta nigdy nie pożarłyby człowieka. Na podstawie tych kłamstw Kukliński zbudował sobie image chłodnego mordercy, a na podstawie jego życiorysu powstało wiele filmów i biografii. Mimo tego, wiele co możecie o nim usłyszeć czy przeczytać nigdy nie było prawdą. Iceman zmarł w 2005 roku w więzieniu z powodu zatrzymania akcji serca. Zdzisław Marchwicki. Po krótkiej przerwie wracamy na tereny Polski, a konkretnie na Śląsk, gdzie w trakcie PRL-u grasował morderca zwany wampirem z Zagłębia. To dosyć kontrowersyjny temat, gdyż wiele osób do tej pory uważa, że skazany na śmierć Zdzisław Marchwicki był niewinny, a postawiono mu zarzuty głównie z powodów politycznych. Do tej pory zazwyczaj na początku przedstawiałem życiorys mordercy i dopiero później przechodziliśmy do zbrodni, jakich popełniał, jednak w tym wypadku niestosowne byłoby zaczynanie od życiorysu w zasadzie niewinnego człowieka, więc skupmy się na tym, kim był wampir z Zagłębia, a nie kim był Zdzisław Marchwicki. Wszystko zaczęło się od morderstwa niewinnej kobiety w 1964 roku. 58-letnia Anna Mycek, od imienia której swój kryptonim weźmie później akcja milicji. Przez kolejne 6 lat wampir według milicji dokonał jeszcze 20 ataków. Łącznie 14 osób zginęło z ręki tajemniczego mordercy, a 7 udało się przeżyć atak. Mimo tego, że pierwszy atak miał miejsce w 1964 roku, największą aktywność morderca wykazał w 1965, atakując wtedy 11 kobiet. Wtedy to też rozeszły się plotki na temat grasującego wampira. Pojawiły się głosy, jakoby morderca planował zabić 1000 kobiet na 1000-lecie państwa polskiego, co miało na celu pokazać nieudolność władz, które nie potrafiły schwytać mordercy. Kobiety bały się wychodzić same z domu, a w drodze do domów towarzyszyli im ich bracia bądź mężowie, a zakłady pracy organizowały im transport. Wtedy to też na ulicach zaczęły pojawiać się milicjantki i milicjanci w kobiecych ubraniach, którzy mieli pierw zwabić mordercę, a następnie go złapać. Modus operandi mordercy było zawsze takie same. Wampir szedł za swoją ofiarą, po czym podbiegał do niej i atakował ciężkim, tępym narzędziem w głowę od lewej strony. Gdy ta upadała, morderca bił ją wielokrotnie w czaszkę, powodując zgon na miejscu. Po tych atakach nigdy nie dochodziło do gwałtu, chociaż ciała ofiar często znajdywano rozebrane. Znaczącym momentem w sprawie było morderstwo bratanicy Edwarda Gierka, ówczesnego pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, a późniejszego pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Partii. Wtedy sprawa nabrała rozmachu, a na Śląsku sprowadzono tysiące milicjantów z całego kraju, jak i ekspertów z zagranicy, którzy mieli pomóc schwytać mordercę. W 1968 ogłoszono nagrodę 1 000 000 złotych dla tego, kto wskaże mordercę. Do milicji zaczęły wtedy docierać masowo różne donosy, które wcale nie pomagały w ujęciu wampira, gdyż ludzie zgłaszali praktycznie każdego, kto wydawał im się jakkolwiek podejrzany, z nadzieją, że być może uda im się trafić i dostaną te pieniądze. Eksperci stworzyli model hipotetyczny zawierający 483 cechy fizyczne i psychiczne, które miał posiadać morderca. Na jego podstawie z 20 tysięcy podejrzanych osób wytypowano 267, wśród których miał być późniejszy oskarżony Zdzisław Marchwicki. W rzeczywistości podejrzenia na Zdzisława padły z powodu jego żony, Marii, która w grudniu 71 zgłosiła się na komendę, twierdząc, że to jej mąż jest poszukiwanym wampirem. Jak sama później przyzna, zrobiła to, ponieważ uważała, że Zdzisław jest do niczego. Na komendzie opowiadała, jak to mąż się nad nią nie znęcał, chociaż jej rodzice twierdzili, że było zupełnie na odwrót. Prawdopodobnie to pech chciał, że milicja uwzięła się akurat na Zdzisława, gdyż dużo kobiet zgłaszało podejrzenia, jakoby to ich mąż był mordercą.
Mijały w końcu już 2 lata, odkąd morderstwa ustały, a władze dalej nikogo nie złapały. Musieli więc zrobić z nich proces, żeby uspokoić społeczeństwo. Wielu ekspertów twierdziło, że to absurd i Zdzisław Marchwicki nie może być wampirem z Zagłębia, ale byli wtedy odsuwani od sprawy. Zdzisław został aresztowany w styczniu 72, a razem z nim jego bracia Jan i Henryk, jego siostra Halina oraz jej syn, a później też Józef Klimczak, kochanek Jana. Zanim jednak przejdziemy do procesu, opowiem o człowieku, który po latach przez wielu ludzi jest wskazywany jako prawdziwy wampir z Zagłębia. W marcu 70 roku, kiedy to doszło do ostatniego morderstwa, na komendę zgłosił się Piotr Olszowy, schizofrenik, który leczył się psychiatrycznie. Olszowy sam przyznał się do bycia wampirem, natomiast milicjanci mu w to nie uwierzyli i puścili go do domu. Parę dni później na milicję trafił list o treści: to było już ostatnie morderstwo, więcej już nie będzie i nigdy mnie nie złapiecie. Po paru dniach od tego listu Piotr Olszowy zamordował swoją żonę oraz 2 dzieci, podpalił swój dom i popełnił samobójstwo. Jednak teorie, jakoby Olszowy faktycznie miał być wampirem, obala fakt, że po samobójstwie Olszowego na komendę trafił kolejny list od wampira, co nie byłoby możliwe, gdyby Piotr Olszowy faktycznie był wampirem. Prawdopodobnie wampir z Zagłębia faktycznie popełnił samobójstwo w tym samym roku, ale ciężko wskazać konkretną osobę, gdyż samobójstw w tamtym okresie na terenie Śląska było naprawdę dużo. Wróćmy w takim razie do rodziny Marchwickich. Zdzisław był oskarżony o bycie wampirem, jednak skąd oskarżenia wobec jego braci czy siostry? Jan pracował na tej samej uczelni, co ostatnia ofiara wampira, Jadwiga Kucianka. Teorią sądu było, jakoby Jadwiga odkryła, że Jan przyjmuje łapówki, a ten w zemście miał zlecić zamordowanie jej swojemu bratu. We wszystkim miał im pomóc brat Henryk oraz kochanek Jana, Józef. Natomiast siostra Zdzisława została oskarżona o handel przedmiotami, które miały być skradzione ofiarom, a jej syn o to, że wiedział o całym procederze i nie zawiadomił milicji. Późniejsi eksperci twierdzą, że władzą chodziło tylko o uciszenie Jana Marchwickiego, znanego z kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa, a że nadarzyła się okazja pod postacią oskarżenia jego brata, to z niej skorzystali. Pod zbrodnię wampira z Zagłębia próbowano jeszcze podpiąć inne niewyjaśnione morderstwa, ale było to na tyle grubymi nićmi szyte, że w końcu odpuszczono sobie ten temat. Proces rodziny Marchwickich był jawny, a na każdą rozprawę przychodziło około 800 osób, głównie w celach towarzyskich. O samym procesie i wielu absurdalnych sytuacjach, które miały miejsce na sali sądowej, jak i poza nią, możecie przeczytać w książce Przemysława Semczuka pod tytułem Wampir z Zagłębia. Po pokazowym procesie trwającym niemal 2 lata zapadły wyroki. Zdzisław Marchwicki został uznany winny zabójstwa 14 kobiet oraz usiłowania zabójstwa kolejnych 8. Skazany na śmierć, wyrok wykonano 26 kwietnia 1977 w areszcie śledczym w Katowicach. Jan Marchwicki został uznany winny kierowania zabójstwem Jadwigi Kucianki, namawiania do zabójstwa Henryki U., dokonywania czynów lubieżnych z małoletnimi oraz namawiania do zaboru mienia społecznego. Skazany na śmierć, stracono go godzinę po jego bracie. Henryk Marchwicki został uznany winny udzielania pomocy Zdzisławowi w zamordowaniu Jadwigi Kucianki, skazany na 25 lat więzienia. Józef Klimczak, kochanek Jana, został uznany winny udzielania pomocy Zdzisławowi w zamordowaniu Jadwigi Kucianki. Skazany na 12 lat ze względu na współpracę z organami ścigania. Wypuszczony w 82 ze względu na brak miejsc w więzieniach dla internowanych. Halina Flak, siostra braci Marchwickich, została uznana winna handlu przedmiotami ofiar. Skazana na 4 lata więzienia, wypuszczono ją po ogłoszeniu wyroku, gdyż zaliczono jej okres spędzony w areszcie śledczym. Zdzisław Flak, syn Haliny, został uznany winny kradzieży części samochodowych z zakładu pracy. Skazany na 4 lata więzienia. Jak ludzie wspominają po latach, ten proces to był spektakl, bo wszyscy znali już wyrok, zanim zaczęła się pierwsza rozprawa. Sędziowie nie chcieli wziąć tej sprawy, gdyż wiedzieli, jaki charakter ma ona. Sędzia Ochman, który ostatecznie został zmuszony wziąć tę sprawę i który wydał wyrok skazujący braci Zdzisława i Jana na śmierć, po latach wspominał, że skazał kompletnie niewinnych ludzi i bardzo tego żałuje. Dużo osób w kolejnych latach zwracało uwagę na kontrowersje dookoła sprawy. Zdzisław Marchwicki został skazany tylko i wyłącznie przez zeznania swojej żony oraz dzieci. Zdzisław sam nigdy nie przyznał się do winy. Przedmiot uważany za narzędzie zbrodni, page do BDSM, według ekspertów był zbyt miękki, by zadać tak dotkliwych obrażeń głowy. To byłoby na tyle w tym materiale. Jeżeli się podobał, zostaw lajka lub komentarz i nie zapomnij o subskrypcji, bo już niedługo kolejna część.